wyjdzie do słowa. Ten Polak. Jeszcze tego. Tylko w gniazdku. Nie ma. Co, no każdy chce coś pomieszczać. W Szkocji przegrał w drugi ram. Jak nie przyniósł, to nie co z tego ma, no. Wynik nie zobacz. Nie, już któryś raz z kolei. Mamy tutaj zaszczyt gościć, aczkolwiek w tym miejscu, czyli w Birmingham, pierwszy raz. Dwa lata temu graliśmy w Londynie, w Queen Elizabeth Hall. Koncert w związku z Dniem Polskim w tamtym miejscu. Organizował go Nigel Kennedy i zaprosił nas do współpracy. Proszę do. We are very happy that we can play here for you. I hope you will have a good time and enjoy our concert. Cóż, dla mnie od zawsze była i będzie najważniejsza muzyka i to jest priorytet. To, co się dzieje poza tym, jest takim miłym dodatkiem. Te nagrody są na pewno dla nas wyróżnieniem, są taką nagrodą za ciężką pracę, którą wkładamy w nasz zespół, w naszą muzykę. Natomiast największym zaszczytem, największym wyróżnieniem, jaki może spotkać muzykanta, muzyka, to jest to, że ludzie przychodzą na jego koncerty, że kupują bilety, że chcą słuchać tego, co ma do zaoferowania. I to jest sedno tego wszystkiego. Wielu mam przyjaciół z Warszawy. Większość mojego zespołu tam mieszka. Natomiast jeżeli chodzi o bywanie na imprezach i tak zwany lans, tak to można powiedzieć, no to rzeczywiście nie jest to mój świat. Ja jestem tak zajętym muzykantem, że nie mam po prostu też na to czasu. My cały czas jeździmy, gramy. Poza tym się tam nie odnajduję zwyczajnie. Dzisiaj tutaj dla was zagrać. W związku z tym wypiję wasze zdrowie. Cheers!
samym architektem projektować domy. W tej chwili już stoi kilka budynków według mojego projektu na Podhalu. Moi koledzy z zespołu będą mieszkać w domach, które ja zaprojektowałem. W tej chwili one już są wykańczane, więc mam cały czas kontakt z moim zawodem. Jestem cały czas w trasie, w drodze, na koncertach. Tego czasu jest bardzo mało, no ale cóż, kiedyś to nadrobię wszystko, mam nadzieję. Czyli na przykład czasu na wracanie do góry w tej chwili nie masz? No nie, dopiero w Zakopanem będę pod koniec maja. Nie ma kiedy pojechać. Nie słucham muzyki, jak wracam, bo mam tak głowę przepełnioną dźwiękami, że nie jestem w stanie nic już słuchać. Muszę odpocząć, zrelaksować się, pobyć w zupełnie innej przestrzeni, żeby potem znów móc wracać i grać. Jakbyś miał na przykład coś zmienić w swoim życiu? Myślę, że nie. Ja jestem na pewno z człowiekiem szczęśliwym w tej sferze zawodowej, bo się spełniam i robię to, co kocham. Na pewno brakuje mi trochę stabilizacji takiej rodzinnej, prawda, że myślę, że już jest taki czas, że trzeba by zacząć myśleć o założeniu własnej rodziny, po to, żeby właśnie mieć gdzie wracać. I to jest na pewno ta sfera życia, która trochę u mnie kuleje. No ale tak jak wspomniałem wcześniej, przyjdzie i na to czas. Cały czas mam obok Zakopera jeszcze swoje takie grania, koncerty. Zrobiliśmy taki duży projekt z Januszem Olejniczakiem i profesorem Maksymiukiem, który przedstawia muzykę klasyczną w taki współczesny sposób. Muzykę kompozytorów związanych z górami, wielkich kompozytorów, takich jak Szymanowski, czy Kilar, czy Mikołaj Górecki. Oprócz tego też gdzieś wyjeżdżam grać z muzykantami spoza granic naszego kraju. Ostatnio byłem w Niemczech, grałem taki jazzowo-folkowy projekt z moim kolegą Witoldem Rekiem, świetnym basistą. Więc dużo się dzieje też oprócz Zakopower, ale ja to lubię, bo to jest taka odskocznia i dzięki temu też odpoczywam, nabieram dystansu, potem łatwiej mi grać z chłopakami. Jak odebrałeś to, że Boso stało się przebojem weselno-wakacyjnym? Dość poważnym tekstem bardzo. Cóż, no na pewno się tym nie martwię, prawda? Bo przecież chcieliśmy, żeby ta piosenka dotarła do jak największej liczby ludzi, wiadomo. A jak ktoś ją interpretuje, to już jest sprawa tego kogoś, prawda? Ludzie przypisali ją do różnych sfer życia. No jedni to śpiewali, jak wracali z imprezy pijani, drudzy dokładnie zrozumieli, o co nam chodziło, ale to nie ma w tej chwili znaczenia. Ważne, że ta piosenka się podoba i ludzie lubią ją słuchać. Bardzo dobrze, jesteśmy miło przyjmowani, ludzie się dobrze bawią na naszych koncertach. Możemy też zobaczyć kawałek świata, miejsca, w których nie byliśmy do tej pory, więc się bardzo cieszymy. Zobaczenia.
Zdjęcia i montaż.